Katarzyna Stypuła, róże do Waszych ogrodów, rozaria.pl. Witam Was serdecznie. Dzisiaj tuż za mną szpaler róż piennych, bo właśnie mamy końcówkę listopada i znaczne ochłodzenie, co zresztą czuć, bo ja jestem już dzisiaj ubrana mocno na cebulkę, a dodatkowo w naszym rejonie ostatnio często mamy intensywne opady deszczu, więc dzisiaj łapiemy takie ostatnie, cieplejsze promienie jesiennego słońca, ponieważ nadają znaczne ochłodzenie i przymrozki, dlatego rozpoczynamy już okrywanie, kopczykowanie róż, no i oczywiście jeśli wstrzymujemy się z pozostałymi grupami róż, to zaczynamy jak zawsze co roku od róż piennych, bo one właśnie są najmniej jakby odporne na przemarzanie i wymagają najbardziej zapewnienia ochrony. Dlatego, ponieważ jeszcze to zimno nie przymroziło nam roślin, będziemy mogli pięknie, swobodnie nagiąć korony i dzisiaj właśnie rozpoczynamy zabieg okrywania róż piennych. Zapraszam Was na ten filmik. Jakie materiały będą nam dzisiaj potrzebne do wykonania naszej pracy? No oczywiście rzecz najważniejsza to chyba szpadel. Musimy mieć szpadel, będzie nam potrzebny do wykopywania dołków, do nagarniania ziemi, którą będziemy okrywali koronę naszych róż. Oczywiście sznurek jutowy, zwłaszcza jeśli mówimy o różach takich, które są kaskadowe, zwisające, czyli wszelkiego rodzaju odmiany okrywowe, odmiany pnące, które były właśnie szczepione na pniu, które zapewniają nam koronę typu płaczącego, to posłużymy się sznurkiem, zwłaszcza będzie on konieczny, jeśli korony Waszych róż są już okazałe, bo u mnie w tym momencie tutaj była sadzona trzylatka, która jeszcze nie ma zbyt bardzo rozbudowanej korony, odmiana Weissel Blue, ale mimo wszystko ten pokrój płaczący już ma, dlatego dzisiaj będę przymocowywała sobie pędy takiej róży właśnie do pnia za pomocą sznurka, co znacznie mi potem ułatwi wykonanie pracy i obsypanie korony takiej róży. Oczywiście sekator, bo jeśli mamy róże w formie krzaczastej, róże wielkokwiatowe i rabatowe okulizowane na pniu, to jeśli uważamy, że ta korona jest zbyt duża, a i tak wiosną takie róże tniemy krótko, żeby wytworzyła nam róża, zbudowała piękną koronę w formie kuli, czyli pięknie się pokrzywiła, a nie wypuściła zbyt długich batów, to sekatorem takie korony możemy częściowo w tym momencie sobie przyciąć, co ułatwi nam pracę. No i oczywiście druty, ponieważ najłatwiej taką pracę wykonywać jest w minimum dwie osoby. Jedna osoba nagina delikatnie pień, druga już w tym momencie ma wykopany dołek, gotowe do obsypania czeka ze szpadlem. Jeśli jesteśmy jakby zdani tylko na siebie, to polecam Wam metalowe szpikulce druciane. Ja bardzo często je stosuję, właściwie zawsze je stosuję, bo nawet jeśli robiłabym z pomocą jakiejś osoby takie przeginanie i ochronę tych róż, to mimo wszystko zawsze przytwierdzam sobie koronę takiej róży do gruntu. Wiadomo, grunt zamarza, rozmarza, dochodzi nam deszcz, więc zawsze w trakcie sezonu ta ziemia również pracuje i przez cały ten sezon zimowy, jeśli taką różę sobie dodatkowo przytwierdzę szpikulcem do gruntu, to mam większą pewność, że będzie ona lepiej przymocowana i nie będzie mi się w trakcie zimy podnosiła. A więc bierzemy się do pracy. Jeśli wcześniej nigdy nie używaliście szpikulców drucianych, i zastanawiacie się, co to takiego, to nic bardziej mylnego, że to jakiś specjalny wymóg, po prostu druty, które mamy, posiadamy takie minimum o średnicy 4 mm, minimum na długość półmetrowe, po prostu sobie sami możemy w ten sposób przygotować, przyginając i proszę, kolejny, już gotowy do naszej pracy, a my bierzemy się do działania. Jeśli nie oglądaliście wczesną wiosną, właściwie to nie wczesną, bo to chyba już był maj, naszego filmiku, kiedy sadziliśmy właśnie takie odmiany pienne, to polecam Wam serdecznie, bo zazwyczaj każdy ma wielkie obawy odnośnie przyginania naszego pędu, czyli naszej podkładki. Generalnie najłatwiej robi się to oczywiście w pierwszym, drugim roku po posadzeniu, kiedy ta podkładka jest jeszcze młoda, giętka, elastyczna. Ona z czasem będzie oczywiście przyrastać, będzie coraz grubsza. Dlatego my zalecamy zawsze sadzenie takich odmian pod kątem, lekko pod kątem do gruntu, nie absolutnie w pionie.
I oczywiście sadząc, już planujemy, w którą stronę będziemy taką odmianę zimować, czyli będziemy ją naginać do gruntu. I właśnie w tym kierunku sadzimy ją lekko pochyło, a potem już tylko do pionu, do mocno wbitego, czy to podpory w formie bambusa, czy to metalowej, bo oczywiście jeśli chodzi o takie bambusowe podpory, one w pierwszych latach zdają jak najbardziej egzamin, kiedy ta róża jest jeszcze młoda, nie jest zbyt silna, mocna, kiedy ta korona też nie waży sama w sobie, ale potem, tak jak widzicie, tutaj już można taki mocny metalowy drut, czy to z takiego kręconego drutu używanego przy ogrodzeniach, czy to z gładkiego, to już jest koncepcja. Słyszałam nawet o stosowaniu osłon do które stosujemy do przewodów z prądem. To już jest tylko wyłącznie Wasza inwencja, materiał, który posiadacie. Dlatego teraz rozpoczniemy pracę od przecinania sznurków, tretitek, którymi te róże były przymocowane. I wtedy zobaczycie, że te róże już po takim zabiegu, po takiej operacji same będą nam się pochylać w stronę, w którą będą przyginane do gruntu na zimę. Jak widzicie, mam już przygotowany sznurek. Będę teraz rozpoczynała od róży piennej kaskadowej. Tutaj u mnie odmiana Weissel Blue. I spójrzcie, po odczepieniu od podpory, ona już lekko jest pochylona w tą stronę, do której będzie naginana. No i teraz zostaje mi jedynie przytwierdzić całą tą jej koronę do pnia, a więc muszę sobie lekko ścisnąć. Przy odmianach właśnie takich płaczących, kaskadowych najczęściej ich korona jest dość elastyczna. Są to najczęściej odmiany o bardziej wiotkich pędach. A więc muszę sobie jak najwięcej tych pędów złapać tutaj. Co też jest takim fajnym zabiegiem, bo w kolejnym roku zobaczycie, że te pędy po takim kilkumiesięcznym nagięciu one lekko zachowają tą bardziej płaczącą formę, więc to też jakby wyjdzie nam na dobre, jeśli chodzi o wizualny wygląd takiej odmiany. No i teraz muszę sobie tutaj ścisnąć. Ponieważ odmiana ta kwitła tylko raz, zawiązała, już zdążyła zawiązać drobniutkie owoce. Inaczej będzie to w przypadku róż, które kwitną ponownie, ponawiają kwitnienie. Natomiast Weissel Blue, chyba jej jedyna wada to jest to, że niestety właśnie kwitnie tylko jeden raz, bardzo obficie, ale tylko jeden raz. No i potem już zdąży właśnie zawiązać nam owoc. Jeszcze tutaj sobie poprawimy, tak żeby wszystkie te pędy były dość mocno związane, żeby one nam tutaj, żeby nam sznurek w czasie zimowym nie puścił. A więc musimy sobie to ścisnąć, oczywiście na tyle, żeby nam przytrzymać pędy, ale nie wyłamać ich. Więc wszystko robimy z takim wyczuciem. Najważniejsze w okrywaniu róż piennych jest okrycie miejsca szczepienia, właśnie tutaj, miejsca tej okulizacji pędów, które są uśpione najbliżej tego miejsca, bo jeśli nawet część korony by nam przemarzła, to zawsze ona właśnie z tego miejsca odbuduje się ponownie pięknie. Dlatego właśnie zawsze najbardziej zależy nam na okryciu miejsca okulizacji, czy to w przypadku róż zwykłych, krzaczastych, czy to w przypadku róż właśnie tego typu, czyli róż piennych. Przechodzimy do kolejnego etapu, ponieważ mamy już ściśnięte korony róż płaczących i mamy już odczepione. Spójrzcie, one ewidentnie są przechylone właśnie w stronę, którą będziemy je zimować. Ja, przygotowując stanowiska dla innych róż, już wcześniej sobie tutaj odchwaściłam całą tą glebę tak, żebym mogła przeprowadzać moje prace bez problemów, nie bawiąc się wtedy również w usuwanie chwastów. Bardzo Wam to polecam. No i ponieważ ostatnio bardzo padało, no niestety nie mam idealnie sypkiej, idealnie suchej gleby, ale tak to już na jesieni jest. Ja i tak tutaj w tym miejscu, gdzie znajduje się siedlisko gleby,
glebę mam, jak dla mnie, za bardzo nawet piaszczystą i ubogą. Ciągle muszę ją czymś wzbogacać, czy to nawozami organicznymi, czy to kompostem. Ale wiem, że macie również gleby bardziej gliniaste, bardziej zalewane przez wodę. Tutaj już jest jeszcze bardziej może utrudniony zabieg. Generalnie odchwaszczona, przygotowana gleba, spulchniona, to jest już duży sukces, bo wtedy łatwiej nam będzie wykopać otwór, łatwiej taką rozdrobnioną ziemią będzie okryć takie korony. I rozpoczynamy od dalszego etapu. W tym momencie muszę sobie delikatnie nagiąć takie korony, żeby wiedzieć, w którym miejscu będę je obsypywała ziemią i wykopać delikatnie dołki. A więc rozpoczynam od pierwszej odmiany. Naginam lekko pień, delikatnie, tak żeby mi nie trzas. Niektóre szkoły mówią jeszcze o tym, że jeśli bardzo, bardzo korzenie będą trzymały, wtedy te zewnętrzne korzenie z przeciwnej strony możemy lekko nadciąć szpadlem. Róża w kolejnym sezonie uzupełni braki z tej strony i też nic się z takimi odmianami nie będzie działo. No i tutaj gdzieś wypada mój dołek, czyli tuż obok róży posadzonej tutaj. O. I teraz muszę jeszcze tylko przygotować sobie dołek, użyć szpikulca, no i obsypać koroną taką różę. A zatem pora na działanie. Wykopujemy sobie dołek. Przyginamy sobie różę, mocujemy ją szpikulcem i będziemy mogli obsypać jej koronę. Wbicie szpikulca będzie nam jeszcze pomagało bardziej przytrzymać taką różę, żeby ona nam z powrotem nie wstawała, zwłaszcza w kolejnych latach, kiedy ten pień, tak jak tutaj już przy mojej róży, był dość gruby, dość sztywny, bo on z roku na rok oczywiście będzie bardziej drewniał. A szpikulec mocno jeszcze wbity w ziemię dodatkowo przytrzyma nam mocniej do gruntu. Jeśli rabatę mamy wyściółkowaną korą i nie chcemy dodawać tam bardzo ziemi, możemy się pokusić o dodanie torfu, obsypanie torfem, a potem jeszcze obsypanie tego taką mocno rozdrobnioną korą. Dość sporej ilości wtedy kopiec musimy usypać, dość sporej wielkości, ale to też zabezpieczy nam fajnie koronę, bo jak wiadomo, wszystkie takie odmiany najlepiej zimują zdecydowanie przy gruncie, nie w formie pionowej, chociaż są osoby, które takie zimowanie róży również wykonują, ale wydaje mi się, że być może w takich zachodnich częściach Polski, kiedy te zimy są znacznie łagodniejsze, ten sposób jest zimowania w pionie jest ok, ale wydaje mi się, tak jak tutaj na wschodzie, południu, gdzie już teraz zima zaczyna zagarniać, wydaje mi się, że właśnie takie zimowanie za pośrednictwem przy użyciu ziemi jest zdecydowanie bardziej bezpieczniejsze i mniej narażamy na stratę w naszym ogrodzie właśnie takich róż piennych. Pień jest nagięty, złapany jest szpikulcem, który dodatkowo przytrzymuje nam ten pień i całą koronę razem z pniem w gruncie. No i spójrzcie, cała korona została obsypana ziemią. Im mniej liści będzie znajdować się na koronie, tym dla róży oczywiście lepiej. Ale jeśli mamy bardzo stare, obsypane mocnym liściem korony, zwłaszcza teraz późno, to też nikt nie będzie jakby skubał całej korony z liści. To też nie będzie źle, jeśli obsypiecie taką koronę z liśćmi. Przed obsypywaniem można częściowo wytrzepać delikatnie z tych wszystkich, które już ledwo trzymają nam się na koronie, które są podeschnięte. No a pozostałe naginamy, obsypujemy. I w tym przypadku przy tej jednej starszym egzemplarzu róży zadanie mamy już wykonane. Więc teraz pora na kolejne wszystkie, które jeszcze czekają. Tak jak tutaj widzicie, lekko pochylone,
bo tak mieliśmy przyczepione do podpory w pionie, a tak już są lekko pochylone w stronę, w którą będziemy naginać. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz do filmiku, w którym mieliśmy pokazane właśnie sadzenie róż piennych, kiedy były one sadzone lekko pod kątem. I jeszcze bardzo ważna druga rzecz. Tutaj mamy miejsce okulizacji i to jest miejsce okulizacji na etapie pierwszym, kiedy mieliśmy zaokulizowaną tutaj pierwszą podkładkę. To jest ta podkładka, która tworzyła nam pień naszej róży. Spójrzcie tutaj, ja to miejsce fachowo nazywam czopem. Tutaj był dzik wycięty, pozostało takie miejsce. Tutaj już rośnie nowa podkładka i my zawsze sadząc różę i potem naginając ją, zawsze robimy to nagięcie na czopa. Spójrzcie, tak będziemy naginać pień naszej róży. Powolutku, powolutku i naginamy go w tą stronę. Nigdy nie robimy tego w stronę przeciwną, czyli od tego tak zwanego czopa, bo to grozi wyłamaniem naszej podkładki. Pamiętajcie, zawsze na czopa. Głupio brzmi, ale widać chyba o co chodzi. To jest stary dzik, który był usunięty. Tutaj była założona podkładka i właśnie w tą stronę ją naginamy. A zatem przechodzimy do dalszego działania. Powolutku naginamy sobie pień. Jak widzicie, ten jest mocno elastyczny, bo to jest róża posadzona w tym sezonie. Oznaczamy sobie miejsce, w którym będziemy musieli wykopać taki dołek. No i bierzemy się oczywiście za wykopanie. Tak, żeby ta korona była lekko schowana pod poziomem gruntu. Na ile możemy, oczywiście, i na ile taka korona jest jeszcze dość mała i pozwoli nam na to. Oczywiście otwory też nie mogą być zbyt wielkie i zagłębione mocno, mocno w ziemi. Zwłaszcza gdzieś, gdzie mamy spadek terenu, bo żeby tam nie stała nam woda po deszczach czy po intensywnych opadach śniegu, to też byłoby niedobrze. No i teraz przytwierdzamy sobie taką naszą koronę. Jeszcze lekko ją wdeptujemy, tak żeby nam pięknie szpikulec trzymał. I obsypujemy. Jak widzicie, nic trudnego. Kwestia dobrego posadzenia róży. Już w momencie, kiedy tylko ją sadzimy do naszego ogrodu, myślmy o tym, w którą stronę będzie naginana do gruntu. Sadźmy lekko pod kątem. Niezależnie od tego, na jakiej podkładce jest okulizowana, bo bardzo rzadko znamy podkładkę, nie wiemy, na jakiej była zaokulizowana, nie wiemy, na ile będzie elastyczna w kolejnych latach, na ile będzie nam się łatwo dawała przygiąć. Więc spójrzcie tutaj bez żadnych obaw i korona została pięknie zabezpieczona ziemią, praktycznie jej nie widać. I tak postępujemy przy każdej kolejnej róży w ten sam sposób. Tutaj musimy zrobić dołek. Tutaj spójrzcie, jeszcze odmiana próbuje nam kwitnąć. Późne kwitnienie super excelsy. Kwiaty możemy sobie zerwać. Nie będziemy się już dłużej cieszyć tym kwitnieniem. Koronka młodziutka, posadzona dopiero tego roku. Myślę, czy będę musiała ją, ale chyba jeszcze na tym etapie nie muszę jej związywać. Dam radę tak. Ponieważ jest jeszcze mała, nie wytworzyła tej korony zbyt wielkiej, więc jeszcze w kolejnym sezonie czeka mnie jej krótsze przycięcie, tak żeby jeszcze ta korona się mogła zagęścić, więc te dwa pędy mogę sobie przyciąć. To mi ułatwi wykonanie dalszej pracy. I kolejna różyczka.
jest przeze mnie przygięta. O, dodatkowo szpikulec ją przytwierdzi mocniej. I możemy obsypywać koronę. Także jak widzicie, u mnie prace postępują. Zostało mi jeszcze część odmian do okrycia. W drugich miejscach ogrodu mam jeszcze więcej takich róż i są one starsze. Czasami bywało tak, że bardzo mocno rozrośnięta korona nie pozwalała mi absolutnie na okrycie jej całej w ziemi, dlatego często było tak, że została obsypywana korą, a czasem nawet była na to jeszcze okryta agrowłókniną. Jeśli szkoda byłoby mi takiej wieloletniej korony, która rzeczywiście jest ogromna i byłby problem z jej obsypaniem, to zdecydowanie lepiej jest ją przygiąć do gruntu, delikatnie czymś okryć, obłożyć, obsypać taką korą, niż pozostawić ją w takiej formie piennej, całkowicie w pionie do zimowania właśnie na cały okres zimowy, bo słuchajcie, nigdy nie wiadomo, jaka będzie zima. I jeśli ścisną nam już mrozy, a my nie okryjemy takich róż, to nie polecam Wam tak w środku zimy przy bardzo wysokich mrozach przyginania takich róż, bo niestety no, stanęły w nich już soki, ta korona nie pracuje i ten pęd nie pracuje, tak jak zawsze, nie jest już tak elastyczny, jest zmrożony i wtedy właśnie, gdybyśmy próbowali nagiąć taką koronę, to grozi ona pęknięciem, trzaśnięciem, więc wtedy pozostawałoby nam już tylko rzeczywiście to okrycie w pionie, jakąś agrowłókniną, kapturem dodatkowo, wzmocnienie tej korony, osłonięcie, no i chuchanie, trzymanie kciuków, żeby tak zniosła mrozy, bo tak jak tutaj w naszym rejonie zdarzają nam się takie mroźne noce, że rzeczywiście ten mróz, ta temperatura spada poniżej minus 20. Mam nadzieję, że dzisiaj Wam pomogłam, rozjaśniłam to, co było niejasne i zapraszam do kolejnego spotkania. Jeśli macie pytania, jeśli coś jest dla Was nadal niepewne albo chcecie o coś dopytać, to jak najbardziej zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach. Wszystkie komentarze i wszystkie słowa dobre i złe, które zamieszczacie pod filmikami, motywują nas do dalszego działania, do tego, że takie filmy są dla Was potrzebne, są dla Was wartościowe. Bardzo się cieszymy, że są przez Was oglądane. My nadal pracujemy w ogrodzie. Jak widzicie, ziemia jest nadal sypka. Na tyle, że nadal można sadzić róże, bo mnie jeszcze czeka przesadzanie kilku róż ogrodowych, kilku róż rabatowych. No i prace takie wykonujemy, dopóki nie ma mocnych przymrozków, a takie mogą nadejść w każdej chwili, no bo to już jest końcówka listopada. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Thank you.